Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek nauki ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z funkcji liniowej, część druga. W tym właśnie odcinku chciałabym Tobie zwrócić szczególną uwagę na wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, wiedząc, że jej wykres przechodzi przez dwa zadane punkty. Następnie chciałabym przypomnieć Tobie metody rozwiązywania układów równań oraz wykorzystywanie tych układów równań do rozwiązywania zadań i tutaj na myśli mam konkretnie zadań tekstowych z życia codziennego. A więc zapraszam bardzo gorąco do rozwiązywania razem ze mną zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Napisz równanie funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa punkty. Pierwszy punkt ma współrzędne 0,2, a drugi punkt ma współrzędne minus 3, minus 1. Mamy napisać równanie funkcji liniowej. Oczywiście zapewne pamiętasz, że z funkcji liniowej najważniejsze jest to, żebyś znał postać kierunkową, czyli y to się równa ax plus b. Nie jest to jedyna postać, ale najczęściej wykorzystywana w zadaniach. A więc skoro mam tą postać, nie znam współczynnika a, ani nie znam współczynnika b, ale za to znam dwa punkty, przez które przechodzi wykres tej funkcji, to każdy punkt ma dwie współrzędne, x i y. Tu jest x, tu jest y. To ja pod ten wzór mogę podstawić oba punkty. Dlaczego? Dlatego, że w treści jest podane, że wykres mojej funkcji liniowej przechodzi właśnie przez oba punkty. No i tak też zrobimy. Czyli tak, za y podstawiam dwójeczkę, to się równa. A przepisujemy pomnożone przez, bo to jest oczywiście w domyśle mnożenie, przez x, a moje x to jest 0 i dodać b. Mogę podstawić również drugi punkt. Ale myślę, że to jest tak proste tutaj równanko, że najpierw nim się zajmiemy. Czyli tak, dwójeczkę przepisujemy, a razy 0 to jest i tak 0. To wiesz, że jeżeli masz do b dodać 0, to tak 0 ci nic nie zmienia wartości. Czyli po prostu nie musimy tego pisać, samo b. Popatrz, mamy już bardzo fajnie, bo mamy już podane w treści, że b to się równa 2. Już nam tak wyszło, prawda, z naszej treści, z naszej analizy zadania, wyszło nam, że współczynnik b to jest 2. No to teraz zrobimy dokładnie to samo. Tu podstawiałam ten punkt, tak? To tutaj będę podstawiała ten drugi punkt. Czyli za y podstawiam minus 1. To się równa. A przepisujemy razy. Za x podstawiamy oczywiście minus 3. Ale że jest liczba ujemna, to ja muszę dać nawiasie. Bo dwa znaki w matematyce, jak się stykają, to wymagany tu jest nawias. I mamy teraz dodać oczywiście b. No to tak, minus 1 przepisujemy, to mnożenie muszę wykonać, czyli a razy minus 3 to jest minus 3a plus i teraz w miejsce b ja już mogę wrzucić to, co mi wyszło wcześniej, czyli plus 2. No to teraz sobie przenoszę na stronę. Było minus 3a, przerzucam na tą stronę, czyli będzie 3a, bo zmieniam znaki. Było tutaj 2, no to zostaje. Tu jest minus 1, ja ją chcę przerzucić na tą stronę, czyli piszę plus 1. No to pod spodem będę miała 3a, to się równa oczywiście 3, dzielę obustronnie przez 3 i wychodzi mi, że a to się równa 1. Super, wyszły mi już oba współczynniki, które są właśnie zawarte we wzorze funkcji liniowej. Czyli ja na końcu napiszę teraz wzór y, to się równa. W miejsce a mam podstawić to, co mi wyszło, czyli 1, w domyśle jest razy x i dodać moje b, czyli moja dwójeczka. Raczej tak nie zostawiamy oczywiście, no nie? Bo to trzeba wykonać. Czyli teraz tak, 1 razy x, czyli 1x, to po prostu jest x i dodać 2. I to, co mi teraz wyszło, to jest wzór funkcji liniowej. Oczywiście jest to postać kierunkowa. Nie było podane w treści, jaką postać chcemy, więc zostawiamy taką, jaka nam jest najwygodniejsza. A więc postać kierunkowa funkcji liniowej mamy ją tutaj. Zadanie numer 2. Wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej należą punkty. Punkt A ma współrzędne minus 2 i 1, punkt B ma współrzędne 6 i 9, wyznacz wzór tej funkcji. To zadanie oczywiście jest identyczne jak zadanie numer 1, troszkę tylko inaczej konstrukcja wygląda tego zadania, ale tak naprawdę będziemy mogli je rozwiązywać tym samym sposobem. Ale żebym ja nie powtarzała się, żebym nie robiła dokładnie tego samego sposobu, to ja pokażę Tobie, jak można inaczej do tego zadania się zabrać.
jest taki wzór na współczynnik kierunkowy, na ten współczynnik A tutaj, który jest zawarty, jest taki wzór, który jest bardzo wygodny do stosowania. Ja go teraz zapiszę. A to się równa, jest to taki iloraz. W liczniku mamy różnicę Y-ów, czyli Y2 minus Y1, a w mianowniku mamy różnicę X-ów, X2 minus X1. I teraz, oczywiście, to jest wzór na policzenie tego współczynnika kierunkowego A. Ale tak się składa, że tego wzoru w tablicach maturalnych nie ma, więc będziesz musiał zapamiętać, że tak bardzo szybko liczymy współczynnik kierunkowy. Ale oczywiście musi mieć dwa punkty. Ja podpiszę tutaj X1 i Y1, X2 i Y2. No to podstawiamy sobie pod ten wzór. Piszę, przepisuję tutaj kreskę ułamkową i tak, Y2 szukam, to jest moja dziewiątka, odjąć, Y1 szukam, to jest moja jedynka, na dole X2 szukam, to jest moja szóstka, odjąć, X1 to jest moja minus dwójka, czyli napiszemy minus 2. No to się równa. 9 odjąć 1, no to oczywiście 8, a tu mamy 6, minus i minus daje plus, czyli będzie 6 plus 2, czyli 8. No i 8 podzielone przez 8 to jest super 1. Wyszedł nam bardzo piękny współczynnik kierunkowy, a równe 1. No popatrz, skoro tak nam wyszło, to moja funkcja liniowa, ona będzie już miała jaki wzór? Ja za A mogę postawić jedynkę i teraz mam po prostu 1x dodać B. Oczywiście, że wygodnie nie piszemy tej jedynki, tylko napiszemy sobie samo x dodać B. I teraz ja pod ten wzór, który mi wyszedł, on już teraz, ten wzór zawiera tylko ten parametr B, który muszę wyliczyć. I żeby to zrobić, to ja mogę użyć albo tego punktu, albo tego. Nie ma to kompletnie znaczenia, którego. No ja wezmę ten pierwszy, lepszy punkt i podstawiam. Za Y oczywiście jedynkę, za X oczywiście minus 2 i dodać B. No to teraz przerzucamy sobie tą minus dwójkę na tą stronę, będzie nam szybciej, czyli będzie 1. Jak minus dwójkę przerzucę, to będzie plus dwójka i to się równa B. I teraz mamy 3, to się równa B. Popatrz, wyszło nam B. To skoro wyszło A, wyszło B, no to napiszemy już na końcu wzór. Y to się równa X, przepisujemy tutaj, dodać oczywiście to nasze 3, które nam wyszło. I to, co teraz wyznaczyłam, to jest oczywiście wyznaczone równanie prostej, której wykres przechodzi przez te dwa zadane na początku naszego zadania punkty. Zadanie numer 3. W tym zadaniu chodzi o to, żebyśmy rozwiązali układ równań i pierwszy układ zawiera dwa takie równanka. 2x minus y to się równa 5 i drugie równanie minus x plus 3y równa się 7. W podpunkcie B mamy układ zawierający równania. Minus 4x dodać y to jest 1 i 8x minus 2y równa się minus 2. Mamy rozwiązać te układy równań i będziemy je rozwiązywać różnymi metodami, żeby w jednym układzie wyćwiczyć jedną metodą, a w drugim układzie wyćwiczyć tą drugą metodę. W związku z czym myślę, że pierwszy układ zaczniemy od metody, która jest najbardziej lubiana przez młodzież. Otóż metoda przeciwnych współczynników. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że musimy sobie wybrać, czy będziemy analizować x czy y. I teraz staramy się zawsze wziąć, jeżeli tylko jest to możliwe, oczywiście, bo nie zawsze się tak da, ale w większości sytuacji takich, które są na sprawdzianach, na egzaminach, na testach, właśnie tak bywa, że się udaje, że wybieramy sobie tą niewiadomą, przed którą stoi 1 bądź minus 1. I na przykład ja przed tym x-em tutaj mam, widzę minus 1, więc mogłabym x-y wybrać. Ale przed tym y-kiem widzę też minus 1, bo tu minus i domyślnie 1, to też mogłabym y-ki wybrać. Więc w tej sytuacji tak naprawdę nie ma znaczenia. No załóżmy, że wybieramy sobie x-y. I teraz tak, przed x-em stoi dwójka, a tu u mnie stoi ta minus 1 domyślna. Żebym zastosowała metodę przeciwnych współczynników, to jak sama nazwa tej metody wskazuje, ma mieć przeciwne współczynniki. Czyli jak tu jest 2, to ja tutaj muszę mieć minus 2. No bo łatwiej mi jest zrobić tutaj liczbę całkowitą, niż zrobić ułamek, prawda? Że będę dzieliła sobie przez 2 u górę, bo wtedy będę miała tutaj ułamek, nie? Więc łatwiej mi jest tak dążyć do tego, żeby mnożyć przez liczbę całkowitą. A więc pomnożę sobie to dolne równanie przez 2. No to popatrz. To górne przepiszemy sobie bez zmian, bez zastanowienia, a dolne mnożymy w sześciutko. Minus x razy 2, no to jest minus 2x. Teraz mamy 3y razy 2, to jest oczywiście plus 6y. To się równa. I tu mamy 7 razy 2, no to jest 14.
podkreślamy i dodajemy. Metoda ta będzie miała sens wtedy, kiedy przynajmniej jedna z niewiadomych się skasuje całkowicie, czyli odejmą się x czy też y. No to popatrzmy. 2x minus 2x. No to powstało mi 0. No i teraz dalej. Minus y dodać 6y. No to mamy 5y. To się równa. I tu mamy teraz 5 dodać 14. No to mamy 19. Dzielę oczywiście przez 5 i otrzymuję, że mój y to będzie 3,4. Jeżeli chcemy oczywiście sobie całości wyciągnąć, jeżeli chciałbyś inaczej to zapisać, no to możesz inaczej. Oczywiście widzimy, że układ będzie oznaczony, będzie miał jedno rozwiązanie, tylko na razie znaleźliśmy y. Musimy poszukać mu x-a. I teraz moglibyśmy tę metodę jeszcze raz powtórzyć, ale nie myślę, żeby to miało sens, ze względu na to, że zrobimy sobie teraz pomieszaną troszkę metodę. Czyli ja tego y podstawię sobie, gdzie mi pasuje. No chyba do tego pierwszego najlepiej, czyli będę miała 2x odjąć, w miejsce y 3,4 i to się równa 5. Przerzucam na tą stronę, czyli będę miała 2x, to się równa 5 i teraz to przerzucam, plus 3,4. Czyli mam 2x, to się równa 8,4. Jak ja to podzielę przez 2, akurat tak się składa, że ja tutaj wcale nie muszę zamieniać na ułamek niewłaściwy, bo mi się tak złożyło, że ja 8 mogę podzielić przez 2, wychodzi 4. I 4/5, jak podzielę przez 2, wychodzi mi 2/5. Gdyby nie było tak fajnie, to musisz zamienić najpierw na ułamek niewłaściwy, a później podzielić przez 2. No ale wiem, i tak wyszło. I teraz popatrz, ja muszę skończyć układ. Czyli ja do tego x-a muszę dorzucić tego y, którym już wcześniej wyszedł. I to jest oczywiście, pamiętaj, jedno rozwiązanie. Taki układ nazywamy układem oznaczonym. Układ oznaczony, który ma jedno rozwiązanie. Mieliśmy je rozwiązać. Oczywiście tym rozwiązaniem jest para x i y. No to teraz przechodzimy do drugiego układu. Dwie najpopularniejsze metody. Metoda przeciwnych współczynników, którą tu wykorzystaliśmy, i druga metoda, którą część młodzieży lubi, metoda podstawiania. I teraz tak, w tej metodzie z kolei polega na tym, że znowu wybieramy sobie tą niewiadomą, która ma, ja proponuję, jak najfajniejszą liczbę stojącą przed nią. Najlepiej, żeby to była całkowita. No tutaj mamy akurat same całkowite, nie współczynniki. Ale najlepiej, żeby to była jedynka albo minus jedynka. I mi tu pasuje, bo przed moim y-kiem stoi domyślna jedynka. Czyli ja zrobię w ten sposób, że wyliczę z tego równania y. Czyli y równa się. Jedynka jest po tej stronie, a to przerzucę na tą stronę, tak jak się równanie rozwiązuje. Czyli minus 4x zmienia mi miejsce, czyli będzie plus 4x. A dolne równanie w zasadzie mogłabym przepisać, ale ja już od razu będę podstawiała. 8x minus 2 i teraz w miejsce tego mojego tu y wrzucam, tylko pamiętaj, w nawiasie to musisz zrobić, bo jeżeli nie dasz nawiasu, to zapomnisz o pomnożeniu przez minus 2. Bo wiem z doświadczenia, że młodzież o tym zapomina. Dlatego jak podstawiasz, to wkładaj to w nawiasie, wtedy nic nie zapomnisz. Czyli tak. Górę przepisujemy, no bo musimy przepisywać, a teraz dół będziemy sobie liczyć 8x. I teraz mamy minus 2 razy 1, no to minus 2. Minus 2 razy 4x, minus 8x. I to się równa minus 2. No to tak, oczywiście górę przepisujemy, a teraz popatrz, co się stało na dole. Na dole tak się stało, że ja chcę przenosić niewiadome na jedną, wiadome na drugą, ale 8x minus 8x, w ogóle x-a nie mam. No to ja albo przepisuję tak, jak widzę, albo jest taka zasada, żeby jednak po tej stronie były x-y, których nie ma, czyli 0, a po drugiej stronie, żeby mi się pojawiły liczby. No to mam minus 2 i to minus 2 przerzucam, to będzie plus 2. Minus 2 plus 2 to jest 0. I teraz jak zobaczysz w matematyce 0 równa się 0, to powinno to Ci się skojarzyć, że to jest tożsamość. To właśnie oznacza, to jest prawda, to nie jest sprzeczność. 0 przecież jest równe 0. Zatem jest to tożsamość i mówimy, że nasz układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Zdarzają się takie układy, które mają nieskończenie wiele rozwiązań, ale musisz to rozumieć, to nieskończenie wiele rozwiązań, bo to nie chodzi o to, że byle jakie liczby ja sobie podstawię, to jest ich nieskończenie wiele, ale ja x-a mogę mieć dowolnego, jakiego sobie wymyślę, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale y już musi być uzależniony od x-a. W jaki sposób?
że y to będzie 1 dodać 4x. Ja to wzięłam, to uzależnienie wzięłam z jednego równanka z tego układu mojego, który jest układem oczywiście nieoznaczonym, mającym nieskończenie rozwiązań. Ja tego y sobie wzięłam właśnie z pierwszego równania, ale mogłam z drugiego równania, tylko z tego początkowego, nie ma problemu. I tak to samo by wyszło. Wyszłoby nam, że y to się równa 1 dodać 4x. Nasz układ w podpunkcie B jest to układ nieoznaczony, mający nieskończenie wiele rozwiązań, a w podpunkcie A był układ oznaczony, mający tylko jedno rozwiązanie. Zadanie numer 4. Mamy wyznaczyć takie M oraz N, aby rozwiązaniem układu, i ten układ ja tutaj zapisałam, to jest układ 2M plus 1 w nawiasie pomnożone przez X, dodać 2Y równa się M dodać N i drugie równanie MX dodać 2NY równa się 8. I mamy tak wyznaczyć M i N, aby rozwiązaniem układu była para. I ta para to jest para liczb 3 i 5. I teraz musimy to dobrze zrozumieć. Mamy wyznaczyć M i N, ale mamy podane rozwiązanie, czyli tak jakby zadanie niestandardowe, że masz rozwiązać układ równań, tylko wiesz, że rozwiązaniem Twojego układu jest para 3 i 5. Co to znaczy para? Para to X i Y. Para to chłopczyk i dziewczynka. Czyli x to może być dziewczynka, y to może być chłopczyk. W związku z czym para to mamy u mnie. Pierwsze to jest x, tak jest, przyjmujemy w matematyce, że pierwszy z pary jest zawsze x, a drugi z pary to jest y, prawda? Czyli mamy drugi element z tej pary, czyli drugim elementem, naszym y jest piątka, a naszym x jest trójka. To znaczy, że skoro ja mam podane rozwiązanie, no to ja je podstawię do mojego układu. Czyli ja tutaj tylko w odpowiednie miejsca. No to popatrz, 2m plus 1 musimy przepisać. Razy tu jest w domyśle x, a moim x jest trójka. Dodać 2y, czyli 2 razy, a moim y jest piątka. To się równa m dodać n. No to pod spodem mam mx, czyli mam m razy x, a moim x jest trójka. Dodać 2n razy y, a moim y jest piątka. I to się równa 8. Oczywiście ten układ no nie jest za piękny, no trzeba się pozbyć tych kropek, czyli trzeba wykonać odpowiednie mnożenia. Czyli tu mnożę z tym i tu mnożę z tym, czyli 2m razy 3 to jest 6m. Dodać 1 razy 3, no to jest 3. Dodać 2 razy 5, to jest 10. To się równa m dodać n. Dalej, m razy 3, no to 3m. Dodać 2n razy 5, no to liczbę z liczbą mnożę, czyli będę miała 10n i to się równa 8. No i jeszcze ten układ nie jest najpiękniejszy, bo ja, żeby ten układ mi się zgadzał z takimi ogólnymi zasadami rozwiązywania układów równań, to ja muszę mieć niewiadome na jednej stronie. Czyli ja w tym pierwszym równaniu mam tak 6m, a to, co jest po tej stronie, ja chcę przerzucić na tą stronę. Czyli będzie minus m i przerzucam, będzie minus n. To się równa. A z kolei tu mam 13, przerzucam, będę miała minus 13. No a dolne równanie jest super, posegregowane, więc przepisuję. No to kontynuuję tutaj. 6m minus m, no to jest 5m. Minus n i to się równa 13 na minusie. No i mamy 3m dodać 10n i to się równa 8. Skoro tak, to musimy pomyśleć nad metodą. W sumie jaką tam chcemy metodę? Myślę, że w tej sytuacji moglibyśmy zastosować również metodę przeciwnych współczynników, tylko musimy się zastanowić. Łatwiej nam jest n-y porównywać, bo tu mam 10n, a tu mam minus n. To wystarczy, że to pomnożę przez 10 i już będę miała przeciwne współczynniki. No to mnóżmy. 5m razy 10 to jest 50m, będzie minus, bo n razy 10 to będzie 10n i to się równa minus 13 razy 10, minus 130. A resztę oczywiście przepisujemy bezdyskusyjnie, podkreślamy i dodajemy. No i teraz ta metoda ma sens, bo patrz, bo masz minus 10n, a tu masz plus 10n, to tak jakbyś dodał i nie masz n. Czyli co Ci zostało? 50 dodać 3 to będzie 53m, to się równa. I tu mamy minus 130 dodać 8, to będzie minus 122. No to skoro tak nam tutaj wyszło, to dzielimy sobie przez 53 i otrzymujemy, że nasze m to będzie minus 122
53. Jedynie całości możemy wyciągnąć to, że wyszedł ułamek. No raz wychodzą ułamki niezaładne, raz wychodzą liczby całkowite, prawda? No to byśmy chcieli, żeby tak było zawsze. Czyli minus 2 całe, 2 razy 53, no to mamy 106. I teraz jak sobie od 122 odejmiemy 106, no to oczywiście mamy tutaj 16 i będziemy mieć 53. Czyli minus 2 całe i 16/53. Skoro tak, no to teraz możemy przejść do wyznaczenia n-a, czyli ja tego n-a wrzucę w sumie w obojętnie jakie miejsce. Myślę, że najprościej nam będzie to pierwsze równanko. Czyli mamy tak, 5 razy w nawiasie minus 2,16/53 minus n i to się równa minus 13. Ja przepisuję. No to teraz pasuje mi to pomnożyć. Ja mogę też to sprytnie pomnożyć, bo popatrz, 5 razy minus 2 to będę miała minus 10, ale 5 razy 16/53 to mogę napisać 5 razy 16, mogę sobie to pomnożyć, żeby nie musieć zamieniać na ułamek niewłaściwy, to 5 razy 16 to będziemy mieć 80, oczywiście 53. Minus n i to się równa minus 13. No ten zapis oczywiście nie jest zbyt piękny, więc bo tutaj się jeszcze całość da wyciągnąć, czyli będę miała minus 11 całych i tutaj zostanie mi 27/53. No to minus n i to się równa minus 13. Ja to n przerzucę na tą stronę, żeby było wygodniej, czyli minus 11/27/53. Minus 13 przerzucam, czyli będzie plus 13, to się równa i minus n przerzucam, to będzie po prostu n. No i teraz tutaj widzimy, że mamy od 13 odjąć 11, to wychodzi nam 2, ale jeszcze od tej dwójki mam odjąć 20, może tak zapiszę, od dwójki mam odjąć 27/53 i to jest moje n. Czyli zostanie mi jedna cała i teraz wystarczy, że tutaj odpowiednio sobie odejmę, to będzie 26/53 i to jest moje n. Miałam wyznaczyć m i n. Wyznaczyłam. Tu mi wyszło m, tu mi wyszło n. Mogę oczywiście to zapisać w postaci układu w klamrze, ale nie ma takiej potrzeby, bo i tak w odpowiedzi byśmy napisali, że te parametry wynoszą, mają prawda, takie wartości. M to jest minus 2,16/53, a n to jest 1,26/53. Zadanie numer 5. To jest oczywiście zadanie już z treścią, tekstowe, z życia wzięte, ale te zadania z doświadczenia wiem, że niestety, mimo tego, że takie życiowe, takie piękne, takie typowe, sytuacyjne, jednak to do końca po prostu młodzież nie umie się jakby wczuć w to zadanie. I tu jest podstawowy problem. Ania i Kasia zbierają naklejki, których razem mają 20. Gdyby Ania oddała Kasi dwie swoje naklejki, wtedy dziewczyny miałyby po tyle samo. Ile naklejek ma każda z nich? Otóż Ania i Kasia, one sobie zbierają naklejki. Ja zapisałam Anię, zapisałam Kasię, czy wiemy, ile która ma naklejek? Oczywiście, że nie wiemy, więc wprowadzamy sobie niewiadomą. Ania ma X, no to Kasia ma Y. I teraz pierwsze zdanie, czytamy jeszcze raz do kropki. Ania i Kasia zbierają naklejki, których razem mają 20. Zatem razem, czyli X dodać Y, to jest 20. Czyli jak dołożę do Ani naklejek Kasi naklejki, to będę miała razem 20 sztuk tych naklejek. Drugie zdanie. Gdyby Ania oddała Kasi dwie swoje naklejki, czyli popatrz, jest sobie Ania, ona ma X naklejek. Nie wiem, ile to jest X jeszcze, ale ma X naklejek i ona oddaje Kasi. Czyli pewnie musi mieć więcej od Kasi, prawda? Czyli jak ona odda Kasi dwie, to będzie miała x minus 2. No ale ta Kasia, skoro Ania jej oddała, to ta Kasia ma teraz więcej. O te 2, prawda? Czyli ma więcej o 2. Miała y, no to teraz będzie miała y dodać 2. Dobrze jest sobie tak właśnie analizować. Najpierw miały tyle naklejek, a teraz ta ma mniej o 2, no za to ta ma więcej o 2. No bo Ania dała naklejki Kasi, prawda? Tak wynika z treści. I pisze taka informacja jest. Wtedy dziewczyny miałyby po tyle samo. Czyli tyle samo naklejek, ale dopiero wtedy, nie na początku, wtedy. Czyli ta ilość naklejek byłaby taka sama jak ta. No to ułóżmy równanie. Czyli x minus 2 to byłoby y dodać 2. I popatrz, otrzymujemy tutaj właśnie układ równań. Z
czego? Pierwsze równanko jest banalne, więc je przepiszemy. Ono jest w postaci bardzo ładnej, a drugie, no troszkę trzeba zmodyfikować. Niewiadome na jedną. Czyli tak, x jest po dobrej stronie. Y trzeba przerzucić, czyli przeniosę, będzie minus y. Dwójka jest ok. I do tej dwójki jeszcze muszę dorzucić tą dwójkę, bo zmieni się znak, czyli będzie 2 dodać 2, czyli po prostu 4. I teraz idealnie metoda przeciwnych współczynników sama mi się zrobiła, popatrz, ja tylko dodam i tak, y minus y mi się skasuje i tak, x dodać x, no to 2x. 20 dodać 4, 24. Dzielę sobie przez 2 i dochodzę do wniosku, że moje x to jest po prostu 12. I teraz już nie kombinujemy, podstawiamy, żeby było szybko. No do pierwszego, czyli 12 dodać y, to przecież jest 20. No to skoro tak, no to przerzucam tą 12 i będę miała 20 minus 12. Zapiszmy sobie, bo jak przenosimy, pamiętamy, ze zmienionym znakiem. 20 minus 12 to jest 8. Czyli ostatecznie mogę zapisać, że x mi wyszło 12, a y mi wyszło 8. Czyli moja Ania miała na początku naklejek 12, a moja Kasia miała na początku naklejek 8. Zadanie numer 6. Też bardzo, bardzo życiowe. Basia zatrudniła się w pewnej firmie jako doradca handlowy i sprzedaje karty pamięci do aparatów fotograficznych. Jej dzienny stały zarobek to 80 zł. Zapisałam tutaj na tablicy, to jest stała jej pensja dzienna 80 zł. Ponadto za każdą sprzedaną sztukę otrzymuje 4 zł premii. Czyli sprzedana sztuka, pauza, 4 zł premii. Wypisujemy najbardziej istotne oczywiście punkty tutaj zadania. Opisz wzorem dzienny zarobek Basi uzależniony od x sprzedanych kart pamięci, czyli x jest to ilość sprzedanych kart pamięci. Tutaj też trzeba to sobie tutaj dopisać, że ona x sprzedaje kart pamięci. I mamy opisać to oczywiście wzorem. To jest pierwsza część, czyli skoro wzorem, ile ona zarobi w ciągu jednego dnia, no to wzór. No zaczynamy oczywiście to robić jako funkcję f od x zapiszmy, albo można w skrócie y równa się. I teraz tak, ona na 100% dostanie, choćby nic nie sprzedała, to na 100% dostanie 80 zł. No to piszemy 80. Dodać i teraz, jeżeli ona sprzeda x kart pamięci, to za każdą kartę ma 4 zł. Czyli ja, jak ona x sprzedaje, to tu mam razy 4 zł. Oczywiście to jest wszystko wyrażone prawda, w pieniądzach, czyli w złotówkach akurat, bo takie jest zadanie skonstruowane, w polskich złotych. I teraz, to jest właśnie opisany wzór. Żeby to było tak porządnie, to ja proponuję najpierw ten człon z x-em, czyli x razy 4 to 4x i dodać 80. Oczywiście teraz musimy jeszcze dopisać, jaki to x może być. Skoro x to jest ilość sprzedanych kart pamięci, to x musi należeć do zbioru liczb naturalnych. Bo przecież ja nie mogę 1 i 1 piąta karty pamięci sprzedać. Mogę sprzedać 0 kart pamięci. No bo może się tak trafić, że w dany dzień nikt mi nie kupi tej karty pamięci. Mogę sprzedać 1 kartę pamięci, 2 karty pamięci, 3 karty pamięci i tak dalej, i tak dalej. No na pewno nie sprzedam na minusie, ani nie sprzedam 1 cała, prawda, i 1 siódma karty pamięci. Dlatego musimy sobie określić dziedzinę i tym naszym x-em są liczby naturalne. Druga część zadania, bo to jest tak jakby pierwsza część zadania, żeby napisać wzór, druga część zadania polega na tym, żeby obliczyć, jaki będzie jej dzienny zarobek, gdyby ona sprzedała, wiem ile, 26 kart pamięci w ciągu jednego dnia. Czyli ja znam x-a, że moje x to jest 26 sztuk. No to po prostu podstawmy. Czyli policzmy sobie f od 26. Na pewno otrzyma 80 zł, dodać i teraz będzie 4 razy to moje 26. Czyli 80 przepisujemy, 4 razy 26, no to mamy oczywiście 104 i mamy razem 184 wyrażone w złotówkach, no bo my potrzebujemy, my się pytamy, ile ona w tego ciągu dnia, prawda? W ciągu tego dnia ile ona zarobi? No zarobiła przy 26 sprzedanych kartach pamięci, ona zarobiła 184 zł. Zadanie jak najbardziej z życia codziennego, typowe, fajne, przyjemne, a jednak jest tutaj pewna analiza, analiza danych z treści, jest to matematyka, jest to pojęcie funkcji liniowej przede wszystkim. Zadanie numer 7. Suma cyfr
pewnej dodatniej liczby dwucyfrowej wynosi 9. Jeśli przestawimy w niej cyfry, to otrzymamy liczbę mniejszą od początkowej o 45. Jaka to liczba? Popatrz, przygotowałam tutaj tak troszkę grafiki. Otóż, przypomnijmy sobie, jak to jest z tym zapisem liczby dwucyfrowej. W pierwszym okienku będzie cyfra oczywiście dziesiątek, tego uczyłeś się już bardzo na początku szkoły podstawowej, a w drugim okienku będzie cyfra jedności. I teraz nie znamy ani cyfry dziesiątek, ani cyfry jedności. Zatem cyfrą dziesiątek będzie x, a cyfrą jedności będzie y. I teraz, co my wiemy w zadaniu o tych cyfrach? Pierwsze zdanie czytamy jeszcze raz. Suma cyfr, czyli suma, czyli dodawanie cyfr. No to ja dodam x-a z y-kiem i podane w treści jest pewnej liczby, oczywiście dwucyfrowej dodatniej, wynosi 9, czyli równa się 9. Pierwsze tutaj ułożyć pierwsze równanko na podstawie pierwszego zdania nie jest problem. Problem zaczyna się zaraz po tym, ponieważ jest tak, jeżeli przestawimy w tej liczbie cyfry, co to oznacza? Popatrz, ja specjalnie w takich kwadracikach napisałam. To jest moja pierwsza liczba, z którą mam do czynienia. W pierwszej klatce jest x, w drugiej klatce jest y. A teraz ja mam drugą liczbę, rysuję dwie klatki i teraz ja mam przestawić cyfry. Czyli x było cyfrą dziesiątek, staje się teraz cyfrą jedności. Y było cyfrą jedności, staje się teraz cyfrą dziesiątek. Czyli tu napiszę y. Czyli mamy tak, to jest teraz przestawiona ta liczba. Ale mój drogi, musisz pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie zapis. To, co zapisałam u góry tutaj, to jest zapis. To nie jest wartość tej liczby. A piszę tak, że jeżeli przestawimy w niej cyfry, to otrzymamy liczbę mniejszą od początkowej o 45. To ja nie mogę zapisu porównywać. Ja muszę porównywać wartość tej liczby. Czyli teraz jeszcze musimy sobie zapisać jedną rzecz. Otóż wartość tej liczby na pewno pamiętasz z początkowych lat szkoły podstawowej, że liczbę zapisujemy za pomocą właśnie naszego systemu dziesiętnego, tak? Ale my rozróżniamy w liczbie cyfrę dziesiątek, jedności, setek, tysięcy i żeby uzyskać wartość tej liczby, to ja mnożę cyfrę przez to, co ona reprezentuje. Czyli mój x tutaj reprezentuje dziesiątki, czyli mnożę razy 10. Dodać mój y reprezentuje jedności, czyli mnożę razy 1. A więc wartością mojej liczby jest 10x dodać y. Natomiast jeżeli ja przestawię cyfry, czyli będę miała właśnie tą sytuację, która tutaj ma miejsce, to teraz będę mój y mnożyła przez 10, bo to jest teraz cyfra dziesiątek. A mój x będę mnożyła przez 1, bo to jest cyfra teraz jedności. I co ja otrzymam? 10y dodać x. I pamiętaj, jeżeli w treści jest podane, że ta druga liczba jest mniejsza od początkowej, czyli ta jest malutka, a ta jest większa, tak? Czyli ta jest mniejsza o 45 od tej, to ja nie mogę porównywać zapisu, bo zapis yx to jest w matematyce y razy x. Ale ja muszę porównywać tylko i wyłącznie wartość. A więc ta moja była na początku, zapiszę ją 10x plus y. I ta moja jest większa od tej drugiej o 45. Czyli ja mogę teraz ułożyć równanie i zapisać tą drugą, czyli 10y dodać x, ale mam do niej dołożyć to 45, dlatego, że jest w treści podane, że ta ma być mniejsza od początkowej. Ta tutaj ma być mniejsza od tej początkowej o 45. Czyli żeby się zrównały, gdybym ja to miała na wadze ustawić, prawda? Żeby się zrównały, to ja do tej mniejszej muszę tutaj wrzucić 45. Jak ja dorzucę 45, to, to wtedy mi się waga wyrówna. No to teraz popatrz, co otrzymaliśmy. No oczywiście układ równań. Pierwsze równanko banalne przepisujemy, a drugie, no niestety, nie wiadomo na jedną stronę. Czyli mamy tak, 10x, jak tu przerzucę x-a, to będę miała minus x, czyli 10x minus x to jest 9x. Teraz, tu mam y, ale przerzucę 10y, czyli będę miała minus 10y, to będę miała minus 9y i to się równa, no tutaj mam tylko 45.
Mogłabym już metodę przeciwnych współczynników, ale myślę, że w tym wypadku, żeby mieć mniejsze liczby, zauważmy 9, 9, 45. No, wszystkie się dzielą przez 9. No to ja to przepiszę, tutaj napiszę u góry pierwsze równanko, a drugie podzielę przez 9, żeby mieć mniejsze liczby. Czyli będę miała x minus, tutaj podzielę, to będę miała y, to się równa. A 45 przez 9 to jest oczywiście 5. Teraz wyszła mi idealnie metoda przeciwnych współczynników. Y mi się tutaj zredukują i będę miała x dodać x to jest 2x, a 9 dodać 5 to jest 14. Podzielę sobie przez 2 i mam x, to się równa 7. To teraz wrzucam w dowolne równanie. Ja standardowo staram się wybierać te pierwsze równania, czyli będę miała 7 dodać y, to się równa 9. Czyli y to się równa 9, 7 przerzucam, czyli minus 7 i będę miała y to się równa 2. Zatem trzeba tutaj napisać odpowiedź, że naszą tą liczbą początkową jest, tu ja napiszę tak, ta liczba to, chodzi o tą początkową. Czyli tą, która na początku ma x, czyli naszą siódemkę. Ta liczba to 72. I teraz możesz sobie w głowie przestawić cyfry i będziesz wtedy miał 27 i spróbuj się zastanowić, czy faktycznie 72 różni się od 27, od 45. Oczywiście, że się będzie różniło, no bo zadanie jest poprawnie rozwiązane. Na to spotkanie powtórkowe z funkcji liniowej przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że ta powtórka numer 2 z funkcji liniowej już tutaj jest zaakcentowana zupełnie w innym wymiarze. Głównie skupiliśmy się na zadaniach tekstowych oraz zadaniach z rozwiązywaniem układów równań. Myślę, że ta powtórka pozwoli Ci podejść do tej funkcji liniowej tak swobodnie i pomyśleć, że ta funkcja liniowa bardzo potrzebna i w życiu codziennym. I to chciałam Ci tutaj pokazać, że ta matematyka jest wszędzie w życiu codziennym. Będziesz kiedyś pracował w firmie, będziesz też cały czas korzystał z matematyki. Dlatego ucz się matematyki, bo warto. Jeżeli te zadania to dla Ciebie jest zupełnie za mało albo są zbyt trudne, chciałabyś zacząć od początku. Zapraszam Cię do moją strony www.aikamat.pl, gdzie możesz zakupić sobie kurs z funkcji liniowej, gdzie zaczniesz powtórkę ze mną zupełnie od samiutkich, samiutkich podstaw. Natomiast jeżeli chciałbyś poćwiczyć, bo czujesz się dobrze w funkcji liniowej, zapraszam Cię na moją grupę Matura 2020 z EKMAT i na tej grupie będziesz mógł sobie pobrać zestaw zadań do takich rozwiązywania tych zadań samodzielnie, takich powtórek. Zapraszam Cię, bo warto, myślę, że warto rozwiązywać i ćwiczyć matematykę. Oczywiście, jeżeli masz taką ochotę i chcesz dobrze znać maturę. Ja dziękuję bardzo serdecznie, no i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.